Tak więc kupiłem 30 konsol. Hej moi drodzy, witajcie w moim kartonie, albo raczej projekcie, do którego przygotowywałem się już od końca czerwca. Jest to jedynie pierwszy z kilku epizodów dotyczących wspomnianych konsol i będzie on nastawiony znacznie bardziej na aspekty rozrywkowe. Więcej informacji na ten temat pojawi się pod koniec filmu, a teraz zapraszam Was na mały unboxing. Moi drodzy, tak wygląda 25 paczek, które zostały zakupione na potrzeby tego projektu. Nie wszystkie z nich otworzymy dzisiaj, ale o zawartości pozostałych przekonacie się już wkrótce przy okazji drugiego epizodu, a tymczasem zapraszam Was do unboxingu. Moi drodzy, pierwsza paczka jest już z nami. Zobaczmy, co się w niej znajduje. Pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to oczywiście tona reklamówek. Pięknie zabezpieczone. Szkoda, że nie. Okej, jest zasilacz. Są i kable do podłączenia. Jak widzicie, już mamy kable RCA, więc możecie się spodziewać, co to za konsola, albo raczej z jakiego okresu ona pochodzi. Sega Mega Drive, jak się nie mylę, to jest chyba MK2. Konsolka jeszcze, jak widzicie, na kartridże. Sprzedający opisał tę konsolę jako uszkodzoną. Według opisu, jak dobrze pamiętam, nie mógł sprawić, żeby pady zadziałały, co może wskazywać na uszkodzenie albo portów, albo samego pada. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ tych padów tutaj nie dostaliśmy wraz z konsolą. Dostaliśmy natomiast zasilacz i kable, więc to jest świetne. Nie chciałbym tego potem musieć dokupywać, dlatego że są to jednak spore koszta. Niemniej, jeśli chodzi o sam stan konsoli, nie jest źle, troszeczkę do przeczyszczenia. Mamy oczywiście parę rys, ale jak na sprzęt z którym ona została produkowana w sumie. Dobrze, moi drodzy, nie ma tej roku produkcji. Wydaje mi się, że to są okolice roku 1990, więc jak na konsolę sprzed 30 lat, no muszę przyznać, że wygląda ona naprawdę dobrze, zachowała się naprawdę w porządku. Mam wrażenie, że ogółem w Polsce Sega i ich konsole, czy jej konsole, nie były specjalnie popularne. No zresztą tutaj wychodzi Sega Mega Drive 1, 2, to są lata w sumie końcówki PRL-u, więc nie powinienem się specjalnie dziwić. Przetestujemy ją, moi drodzy, ale właśnie, a propos testów, one będą się odbywały w kolejnych odcinkach. Jeszcze o tym powiem raz na sam koniec, a tymczasem przechodzimy do drugiej paczki. Druga paczka, moi drodzy, troszkę mniejsza jak widać, ale jak to mówią, rozmiar nie ma znaczenia. Liczy się zawartość, nikt tak nie mówi oprócz mnie. Mamy tutaj cały ogromny stack kilku konsol, zawiniętych dosyć fajnie, tylko że małą ilość folii bąbelkowej, ale no rozumiem to ze względu na kwestie sprzedaży. I mamy, moi drodzy, pierwsza konsola to PS2 Slim w wersji czarnej. One się chyba zupełnie włączały, jest na pewno do przeczyszczenia tej spód. To nie pozostaje wątpliwości. To jest, moi drodzy, coś w ogóle pięknego, tak malutka konsolka. Kurczę, no ja się jaram, muszę przyznać, że PS2 Slim to jest jedna z konsol, która jest dla mnie najciekawsza pod kątem konstrukcyjnym, dlatego że w malutkiej obudowie zmieszczono całą masę podzespołów. Oczywiście, no jak na tamte czasy, to jest dla mnie coś świetnego. I już nam się tutaj druga odsłania, proszę bardzo, druga PS Slimka. Tutaj brakuje zaślepki na memory card, na kartę pamięci, jak się nie mylę. Znaczy, chyba ten działa. O, ale zobaczcie, nie ma w ogóle, ta konsolka nie ma zupełnie stacji dysków, nie ma zaślepek tutaj na dole, nie ma nóżek. Ktoś pogubił ewidentnie. Oczywiście te konsolki wszystkie są w wersji palowskiej. Nie ma żadnych NTSC-ków, na szczęście lub nieszczęście. A generalnie no, muszę przyznać, że tej konsolki troszkę się boję. Myślę, że możemy jej nie naprawić, patrząc na to, że no, po prostu brakuje części, tak? Będzie po prostu ona na części. Trudno. Tyle z nią zrobimy. Znowu PS2 Slim, trzecia. Tym razem stacja dysków jest, w sensie no, mówię tutaj o laserze, o całym mechanizmie. Też są wszystkie nóżki, jak widać. Ja tę klapkę na kartę pamięci wcześniej nazwałem zaślepką. Oczywiście jest to klapka, ale no ewidentnie ta jest znacznie bardziej kompletna niż tamta jedna. Będę musiał pamiętać o tym, żeby ją jakoś oznaczyć, tę, która będzie na części. No i ostatnia z tych konsol tutaj zawiniętych, czyli czwarta PS Slimka. Tutaj jest więcej śladów ewidentnie użytkowania, ale zakładam, że to może być brud. Tutaj nie mamy... Czy to jest przycisk power? Nie mamy tutaj przycisku do zasilania, to nie jest też duży jakiś problem. Cała reszta wygląda na w porządku wizualnie, tutaj też jest do przeczyszczenia. Brakuje jednej nóżki. Dobra, moi drodzy, druga paczka za nami, więc ja to z powrotem składam, wrzucam do pudeł i widzimy się za momencik.
Moi drodzy, jedna rzecz, o której w sumie zapomniałem wspomnieć, to to, że każda z tych paczek została przynajmniej wizualnie otwarta, żeby zobaczyć, czy jej zawartość się zgadza z ofertą, czy przynajmniej mniej więcej się zgadza z tym, co zostało mi zaoferowane. Więc nie bójcie się, ja też pierwszy raz jakby widzę tę konsolę bezpośrednio. Większość została i tak sprzedana jako z PS and GPS, czyli na części, najdelikatniej mówiąc. I tutaj mamy trzecią naszą paczuszkę, moi drodzy. I to jest naprawdę dobrze zapakowana konsola, przynajmniej raz. Gdzieś tutaj dostaliśmy naprawdę dobrze zapakowaną konsolę. To jest chyba tego samego sprzedawcy, tutaj mamy PS3. Nie wiem, czy to widać, ale są ślady kleju na górze, w sensie jakby ktoś przykleił jakąś taśmę. Generalnie, jak dobrze pamiętam, ta konsola się nie uruchamiała, w sensie uruchamiała się tylko do momentu, gdzie miała żółty albo pomarańczowy kolor na diodzie. I w sumie tyle, i nie dawała obrazu, więc jestem ciekaw. Zobaczymy, no po prostu jak będę testował, to zobaczymy. Pewnie będę też szukał, ponieważ ja na dobrą sprawę... O, jeszcze jedno. To jest pęknięta po prostu lekko obudowa. Mam nadzieję, że to jakoś dam radę zamaskować ewentualnie. W sensie oczywiście, jeśli będę to sprzedawał dalej, to opiszę. Jako, że to jest w ogóle PS3 FAT, a ja mam już jedną fatkę. O, okej, okay, dobra. Już wiem chyba, dlaczego to odchodziło. Widzę, że ktoś tutaj naprawdę grzebał przy niej i... Aha. Dobra, moi drodzy. Okej, okay, to mamy teraz mały pokaz. Tutaj jest urwany jeden z zaczepów, zatrzasków. No i mamy też to piękne pęknięcie. Znacznie bardziej widoczne już teraz od środka. Moja wiedza dotycząca napraw konsol czy czegokolwiek jest aktualnie znikoma, jeśli chodzi o wiedzę praktyczną. Teoretyczna może jakaś tam istnieje. Więc pewnie sporo będę musiał się sugerować internetem. Sporo pewnie będę szukał po forach czy innych... czy będę oglądał materiały u innych osób, które prowadzą naprawy konsol i innego sprzętu elektronicznego. No i zobaczymy, tak? Przede wszystkim trzeba się czegoś nauczyć nowego. Dobrze, moi drodzy, paczka numer 4. W końcu. Powiem wam szczerze, że nie postartowałem tych paczek, bo tak je zacząłem rozkładać, żeby to jakoś wyglądało na tym łóżku. I zapomniałem, które są do którego projektu. Powiem wam, moi drodzy, szczerze, że nie wyobrażam sobie tak wysłać konsoli, w sensie opakować ją po prostu starymi gazetami. To jest szczególnie takiej konsoli, ponieważ jest to Xbox One, w którym, jak dobrze pamiętam, kupiłem go dosyć tanio. Będzie też do przeczyszczenia oczywiście. Chyba nie był otwierany. Patrz, nawet jest jeszcze naklejka z gwarancją, w sensie naklejka gwarancyjna. Z tego co pamiętam, to w tym Xboxie nie działa stacja dysków. W sensie w jakiś sposób zepsuta, zobaczymy, przekonamy się. Mamy oczywiście kabelek HDMI, oryginalny Xbox to nie jest HDMI, to jest akurat zasilacz. Zresztą potężna kurde cegła, tak? Praktycznie jak w 360. Pamiętam jeszcze. O, dobra, ale tutaj mamy kabelek HDMI jeszcze oryginalny od Xboxa, co mnie cieszy, bo powiem szczerze, że HDMI wcale nie mam aż tak dużo. Generalnie mówię, wygląda to naprawdę w porządku, jakby ta konsola nie była praktycznie ruszana przez nikogo. Jedyne co to troszkę przeczyścić obudowę i kurde, no będę miał Xbox One na dobrą sprawę. A propos Xbox One, ktoś powie, o Olipki, w końcu będziesz miał jak zagrać w Kingdom Hearts 3. Co? Kingdom Hearts 3? Co was pojebało? W takie gry się gra na Xboxie. To jest, pamiętajcie, tutaj 18, tutaj wcale nie, to jest 22 już w tym momencie. Najlepsze gry tylko w to się gra na Xboxie, gry sportowe najlepsze. Dobrze, moi drodzy, ja to wszystko pakuję i widzimy się za momencik. Dobra, moi drodzy, paczuszka numer 5, jak widzimy, znowu mamy tonę papieru, które muszę wyciągnąć i wyrzucić. No i moi drodzy, myślę, że już widzicie, co to jest za konsola. Ponownie Sega Mega Drive. Kurde, Lipku, skąd ty tyle tych cegł wyciągnąłeś? Zaskoczę was, ale Sega Mega Drive są mega tanie na rynku. To jest niesamowite dla mnie. Co mnie boli w oczy, to co się stało na obudowie. Czy ktoś, kuźwa, tutaj papierosy gasił na niej? To wygląda, jakby ktoś papierosy gasił, albo kurde, lutownicę próbował tutaj przykładać tej obudowy. Ała, to boli. No, generalnie konsola nie jest w ultra, hiper najlepszym stanie. To tutaj mam chyba jeszcze naklejkę, moi drodzy, sprzedawcy. Oryginalnego sprzedawcy. Moi drodzy, poza tym, co jest na górnej obudowie, generalnie troszkę rys. Ale nie widzę jakichś większych problemów. Śruby są. Nie wiem, czy tutaj powinny być zaślepki. Zakładam, że nie. Zakładam, że jednak to tak miało być. No i zobaczymy. Ona się chyba... No zakładam, że ona się nie włącza, ale chyba nie była w ogóle sprawdzana. Nie mam do niej kabli. Nie mam do niej kabli. Okej, okay, ale tu się znajduje coś jeszcze. I moi drodzy, to jest naprawdę fajne, ponieważ osoba, która sprzedawała mi tę konsolę, dorzuciła też jeszcze gry. Mamy tutaj Tengen, mamy w ogóle oryginalne opakowania, oryginalne case'y na
gry, kurczę, na Sega Mega Drive, to jest piękne, ponieważ o niej jest też dosyć ciężko już teraz, szczególnie, że one są też jeszcze tutaj odpowiednio wytłoczone i tak dalej. Ktoś powie, że o tam, typku, przejmujesz się takimi rzeczami. Generalnie nie, ale wiem, że kolekcjonerzy się przejmują i to jest spoko. Oto w ogóle jest coś od Virgin Games, ale oprócz tego mamy jeszcze więcej tej kartridży, zobaczcie, mamy FIFA 95, NBA 95, ja pierniczę, to są gry. Sonic. On jest w wersji japońskiej? Okej, okay, czy Sega miała wtedy już standardy PAL i NTSC? Mamy te japońskie opisy, tak? I patenty z USA. Dobre pytanie, czy ten Sonic jest rzeczywiście wersją japońską? Więc moi drodzy, mam pełną grę na Sega Saturn. Ona jest na płytach CD, które nieco wypadają, ale staram się być delikatny. Nie chciałbym jej zniszczyć, szczególnie, że to jest moja pierwsza gra na Sega Saturn, którą w ogóle będę miał w kolekcji. Mamy ją w pełni, bo mamy też instrukcję. W ogóle zobaczcie, jaka gruba jest instrukcja obsługi do gry sportowej. Wyobrażacie sobie coś takiego do FIFA? A nie, przepraszam, byśmy musieli mieć tę samą instrukcję obsługi. W sumie nawet nie potrzebujemy, prawda? Raz dostaliśmy instrukcję obsługi w 98 i mamy teraz cały czas tę samą FIFA kappa. Powiem wam, że coś, co mi się mega podoba w tym case'ie od Sega Saturn, to jego kształt, jego... Nie wiem, jak to opisać. Po prostu odczucie jest zupełnie inne względem tych case'ów dzisiejszych, tak? Chyba dlatego, że tutaj po prostu nie ma folii, tylko jest naklejona po prostu okładka. Mamy jeszcze FIFA International Soccer i John Madden, tak? John Madden. Madden, mam nadzieję, że dobrze czytam. Mamy, moi drodzy, dwa pady do Mega Drive. Zobaczcie, ten nie ma pomalowanych przycisków, ten ma. Jestem ciekaw, czy to farba zeszła, czy one po prostu tak zostały sprzedane. Ale chyba nie, bo tutaj ten ma na przykład czerwone strzałeczki, ten ma białe. Może to jest po prostu rozróżnienie, który jest gracz pierwszy, drugi, tak? Coś na tej zasadzie. I moi drodzy, przejdziemy do kolejnej paczki. Moi drodzy, wyjątkowo nie otworzymy paczki, ponieważ w jednej z nich jest tylko jedna konsola, a reszta tyczy się drugiego projektu. Ale to, co zaraz zobaczycie, jest gwałtem na oczach, więc jeśli ktoś jest czuły na krzywdę konsol, to niech lepiej je zamknie. Zobaczcie, jak to coś biedne wygląda. Malutkie Wii. Podobno działa, ale chyba sprzedawca opisał je jako... Ktoś chyba grał nim w piłkę nożną. Cały pękany, tutaj brakuje panelu. Ja mam Wii, jedno, więc to mnie nie boli. Znaczy nie boli, boli mnie oczywiście. Zobacz, całe brudne, tutaj popękane. Czy ktoś naprawdę nim grał w piłkę? Czy to jakiś głupi youtuber, debil po prostu to zrobił? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. A jeśli tak, to hejtuję mocno. Bo biedny sprzęt. Nie lubię niszczenia sprzętu, jak wiecie, a to mnie po prostu tutaj boli. Powiem wam, że aż mam ochotę kupić totalnie uszkodzoną konsolę albo samego case'a, żeby ją przełożyć. Bo to aż boli. Jejku, biedne Wii. Przejdziemy teraz, moi drodzy, do paczuszek, które są troszeczkę mniejsze. W sensie w tym momencie. Jeszcze mamy tych paczek trochę, więc spokojnie, nie martwcie się. Będzie co oglądać. Natomiast w tej paczuszce mamy dwa małe zawiniątka i chyba już widzicie, co to takiego. Pierwsze to niebieski DS. O, mamy nawet też opis. Slide damage, right button, plus keypad broken. Ja go chyba testowałem. Mam wrażenie, że już go testowałem. Dlatego, że z jednej paczki akurat wyciągnąłem tego DS-a, bo pamiętam, że jeden miał działać. I to był chyba ten. Niezniszczony jak Wii. Brakuje mu tego długopisu oczywiście, który tutaj powinien być. Ale to nie problem. Damy sobie jakoś radę. Troszkę jest uszkodzone, jak widzicie, to jest rysa na dolnym ekranie. Jest też parę rysek na górnym, ale jakoś damy radę. Zobaczmy power. Działa. Nawet daje dźwięki. Żyje. Przeżył. I zobaczmy. Rzeczywiście w prawo nie działa, w górę, w dół. Okej, okay. Chyba w górę działa, w dół działa, w lewo działa, tylko w prawo nie działa. A keypad w sumie... Zobaczmy, że to jest keypad. A działało, tak? Na pewno. Zresztą, o, proszę bardzo, on odbiera chyba nasze dźwięki, prawda? W sensie, czy powinno nie działać w tym momencie, w tym menu, bo nie miałem też możliwości zabawy z DS-em. Jedynego, jakiego mam, to jest chyba... Czekajcie, to jest DSi, czy to jest DS? To jest DSi. Ja mam tylko zwykłego DS-a. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo grałem na nim tylko w kontrę. Czyli on działa. Generalnie działa. Jedyne co, to trzeba troszeczkę ogarnąć. Co najważniejsze, moi drodzy, bo w DS-ach niestety jest ten problem ze złamanymi zawiasami. Więc to jest największy problem. Cieszę się, że ten nie ma złamanych tych zawiasów, nie ma ich pękniętych. To jest też chyba DSi. Tak, to też jest DSi. Też nie ma złamanego tego, tych zatrzasków, zawiasów. Więc to jest spoko. Okej, na pewno się nie włącza. Tutaj jest chyba bateria, chyba była nieotwierana, zobaczymy pewnie, jak go rozkręcę. Też brakuje mu oczywiście, zobaczymy, prawdopodobnie jest walnięty gdzieś układ zasilania,
Przekonamy się, co z tym się da zrobić. Nie ma też oczywiście naszego kochanego długopisu, czy jak wolicie to nazywać, ale wszystkie rzeczy wyglądają naprawdę spoko, są małe, drobne ryski tutaj, na górnym ekranie, ale generalnie konsolka się prezentuje naprawdę dobrze, więc w najgorszym wypadku po prostu wymienimy wnętrze. Dobra, moi drodzy, ja muszę zmienić baterię, muszę też wziąć kolejną paczkę, więc widzimy się za momencik. Jak już byliśmy, moi drodzy, przy małych paczuszkach, to kontynuujmy ten trend i weźmy kolejną małą paczuszkę. I to jest paczka, za którą dałem chyba najwięcej, jeśli chodzi per przedmiot. Bo tak, praktycznie oprócz Xboxa One to jest najdroższa paczka. Dlatego, że mam tutaj specjalną edycję. To jest, moi drodzy, konsolka na 25-lecie Super Mario Bros. Jest to oczywiście Nintendo DS i XL. Nie ma, jak widzicie, baterii, co będzie trzeba załatwić. Jakoś to zrobimy. Nie ma też niestety tego swojego kochanego długopisu. Dlaczego ją chciałem? Dlatego, że po pierwsze idzie do kolekcji. To nie pozostaje wątpliwości. Druga rzecz, dlatego, że jej cena działającej konsoli jest ogromna. Jest po prostu bardzo wysoka. Oscyluje między 400 zł, nawet czasami więcej. Znaczy to pewnie zależy, tak? Zależy, gdzie traficie, na jaką licytację i tak dalej, ale generalnie jest to droga konsola. Widzę jakieś drobne problemy, nie wiem co to jest, czy to jest jakieś odbarwienie, czy gdzieś to wzięło, czy to jest po prostu pod szkiełkiem. Mam nadzieję, że naprawię tę konsolę i będzie ona w stanie zdatnym do prezentowania. Natomiast tak jak mówię, ja bardzo ją chcę. Dobra, moi drodzy, nie mogłem znaleźć kolejnej jakiejś większej paczki, więc bierzemy się za kolejną małą. Chyba już dużych paczek tutaj jakiś ultra nie będzie do tego projektu, ale to jest coś pięknego. Już widzieliśmy te konsolki, ale do tej pory nie widzieliśmy jeszcze takiej konsolki. Oto różowe PS2 Slim. Powiem wam, że prezentuje się bardzo dobrze, w sensie są malutkie gdzieś tam ryski, no ale to jest naturalne przy użytkowaniu. Chyba nie było otwierane w ogóle naklejka, jest w pięknym stanie też. No generalnie ono się chyba nie włączało, jak dobrze kojarzę z opisu. I to też jest jedna z droższych konsol, za którą zapłaciłem dużo. A wygląda fajnie, tak? No, różowy. Kurde, będzie się pięknie na półce gdzieś prezentowało. Mam nadzieję, że tę konsolę też naprawię. Mogłem wszystko, mówię, ona wygląda bardzo dobrze. Jedyne co, to muszę ogarnąć, żeby ona się włączyła. Przechodzimy do kolejnej paczki. No to, moi drodzy, teraz paczka, która chyba przyszła do mnie ostatnia. Tak, to jest paczka, która przyszła do mnie ostatnia. I znowu jest malutka, ale pewnie już po rozmiarze się spodziewać co do takiego. Ładnie zabezpieczona, to muszę przyznać tutaj wysyłającemu, bądź wysyłającej. I oto, moi drodzy, DS Lite'ik. O dziwo z piórkiem, jak widzicie. W końcu pierwsza konsolka z piórkiem z tej serii. Znaczy z tej serii, od Nintendo, z DS-ów. Co jest problemem, moi drodzy? Generalnie konsolka chyba działa, możemy ją nawet sprawdzić. Nie mam do niej co prawda zasilacza, gdzie ją się włącza, tutaj jest power. I generalnie konsolka działa. Proszę bardzo, mogę sobie ustawić username i tak dalej. To jest to, co powiedziałem przy okazji pozostałych DS-ów. Ta konsolka ma złamaną tutaj, ma złamany zawias i będzie trzeba to naprawić. Mam nadzieję, że to się da jakoś ładnie naprawić i prosto, ale generalnie konsolka jest w bardzo dobrym stanie. Nie widzę praktycznie, oprócz takich maleńkich rysek, jakiegoś wybitnie problematycznego elementu. Tutaj, jak widzicie, mamy pęknięcie właśnie przy jednym z zawiasów. To może być problem właśnie, dlatego ta konsolka może nie stać, jakby nie trzymać ekranu. Zobaczmy, jakie gry dostaliśmy, bo gry to zawsze fajna rzecz. Więc, moi drodzy, mamy Nintendogs, potem mamy Super Mario Bros. W końcu mamy Super Mario jakiegoś, co jest fajne, bo ja nie miałem jeszcze Super Mario chyba na DS-a. Następnie mamy Big World Puzzle Book, Margot's World Brain, przepraszam. I mamy potem jakieś Puzzle Collection, okej. Okay. Czyli generalnie oprócz Marii nie ma tu nic ciekawego. Okej, okay, moi drodzy, w końcu znalazłem chyba troszeczkę większą paczuszkę, która będzie dla naszego projektu zdatna do użytku. Kolejna Sega Mega Drive. Znowu MK1, jak się nie mylę. Kurczę, ale czy to jest MK1? Na pewno nie jestem pewien. Natomiast widzimy tutaj troszkę rzeczy do przeczyszczenia, to nie jest problem. Ale co jest świetne, ta konsola przynajmniej wygląda jakoś, ale coś w niej lata i to mnie martwi. Na volume nie ma gałki. Ale generalnie konsolka prezentuje się całkiem w porządku. Nie widzę większych problemów oprócz tego, co tam lata z wizualnych. No oczywiście, tak jak mówię, dół, góra jest do delikatnego przeczyszczenia. Więc bierzemy, moi drodzy, to, pakujemy i przechodzimy do kolejnej paczki. Czas na utratę wiary w ludzkość, moi drodzy. To jest styropian. Ja już wiem, że będę musiał sprzątać pokój. Ale to jest styropian, moi drodzy. Ktoś wypełnił całą paczkę styropianem. To boli. Dobrze, moi drodzy, od czego by tu zacząć? Zacznijmy może od tej konsolki. Czerwony Nintendo DS Lite, jak zakładam.
Prawda, mam rację. Tak, to jest Lite. Generalnie ekran na dole jest w stanie, delikatnie mówiąc, agonalnym, patrząc na ilość rys, bo to jest delikatnie powiedziane rysy. Mamy znowu kolejny z długopisów. Jestem ciekaw, czy on jest w ogóle oryginalny, bo nie wiem, nie wygląda, ale powiedzmy, że jest. Jak widzicie, się nie włącza. Coś chyba w środku latało. Nie wiem, czy coś lata. Czy to jest po prostu, czy to po prostu przyciski. Wydaje mi się, że to mogą być przyciski, ale no cóż, ten DS Lite się nie włącza. Więc większość, moi drodzy, generalnie tych konsol jest niesprawdzona. Totalnie jest niesprawdzona przez ludzi. Nikt nic nie wie i ja będę musiał sprawdzić i się dowiedzieć. Następnie, moi drodzy, kolejny DSi. Ten? O, proszę bardzo, tutaj klapka działa. Bardzo dobrze, cieszę się. Zobaczmy. Okej, okay, nie ma zasilania. Bateria powinna być. Jest on oczywiście do przeczyszczenia, tak samo jak wszystkie inne. Jest nieco uszkodzony ten ekran na dole, nie wiem, czy to widać. Widzicie, jest tutaj takie wgniecenie jakby podwójne. Jakby ktoś przejechał, nie wiem czym w sumie, widelcem może na tym dolnym ekranie. Mam nadzieję, że to nie spowoduje, że on nie będzie działał. Najpierw spróbuję oczywiście wszystkie podładować. Chyba mam ładowarki do tych DS-ów. Jeśli nie, no to będę musiał dokupić. Ojoj, i to będzie bolało, moi drodzy. Znowu, będzie was to bolało. To jest Nintendo DS. To nie jest wina tego, że on był w paczce, bo tam pośród tych wszystkich rzeczy po prostu nie było tego fragmentu spodu. Ale generalnie case jest do wymiany. Mamy, moi drodzy, znowu pęknięty, złamany zawias. Nawet taśma nam tutaj wystaje do ekranu. Bałbym się, nie chcę jej zniszczyć, więc boję się troszeczkę z niej korzystać, ale... Ale to Nintendo DS się włącza. Co jest ciekawe. Okej, czyli mamy działającego DS-a. Składamy bardzo, bardzo delikatnie. Więc mamy DS-a, który działa, ale jest w stanie agonalnym też, troszeczkę jak to nasze Wii. I ostatnia konsolka z tej paczki, moi drodzy, to jest coś, to jest creme de la creme. Mam nadzieję, że sprawi, żeby to działało. Game Boy Advance. W wersji takiej troszeczkę jak ten Xbox Crystal, tylko tutaj mamy... Nie wiem, czy to nie jest zamieniony ten przedni case z tylnym, bo mamy tylko na zasadzie zielony i taki kryształowy właśnie. Znaczy kryształowy, po prostu przezroczysty. Zobaczcie, te jakieś dzieciaki w ogóle miały tego Game Boya i tutaj napisały Pokémon. Z tego co kojarzę, chyba nie działa w ogóle, nie ma klapki oczywiście jak widać, ale to nie jest problem. Natomiast nie działa chyba zupełnie na baterii. Te piny tutaj na baterię, przy bateriach, zostały też pomalowane, więc może to jest powód, może wystarczy je przeczyścić jakimś alkoholem, miałbym nadzieję. No to jest ewidentnie bardzo wszystko pomalowane, ale mówię, to nadaje mu charakteru, troszeczkę jest porysowany, no ale moi drodzy, jak na konsolkę sprzed 21 lat też wygląda całkiem nieźle, szczególnie jak na Game Boya. Chciałbym go naprawić znowu. Jedna z konsol, którą też bym bardzo chciał mieć na półce. Przycisk startu, nie wiem czy on jest zjedzony, przy tym czuję feedback przy select, ale przy starcie nie ma nic. W ogóle, o, śmieszna rzecz, zobaczcie jakie są niesymetryczne przyciski w Game Boy Advance. Tego nie wiedziałem, że B jest przesunięte i A troszkę względem centrum. To załatwione. Kolejna paczka, moi drodzy, gotowa. Można to pakować. Ja się widzę z wami znowu za chwilę. Moi drodzy, przed nami ostatnie trzy paczki. W sumie cztery, z czego jedna połowicznie. Ale do tego przejdziemy. To jest coś śmiesznego. To nie jest konsola do końca, którą możecie znać. A, już wam pokazuję dlaczego. Zanim się oburzycie i powiecie, Lipku, wypieprzasz pieniądze w błoto, powiem wam, że to jest konsola, którą kupiłem tanio, bo nikt jej nie chciał. Moi drodzy, konsolą, którą chciałbym wam teraz przedstawić, jest Sega Mega Drive Reactor od Ed Games. Jak się nie mylę, jest to licencjonowana konsolka od właśnie nie od Sega bezpośrednio, a od podwykonawcy, czy jakiejś firmy, która po prostu wykupiła licencję. Sega ogółem posprzedawała tę licencję w bardzo głupie miejsca i jest to jedna z najgorszych konsol wyprodukowanych kiedykolwiek, dobrze pamiętam. Ale kupiłem ją tylko dlatego, bo była tania i chciałem sobie troszkę pośmieszkować tutaj z wami. Mamy też jednego pada. Normalnie są dwa pady chyba w zestawie. Nie wiem, czy ta konsolka nie kosztuje jakieś 50 zł, jakbyście nawet chcieli ją gdzieś kupić. Ja kupiłem ją chyba za połowę tej ceny, nie pamiętam teraz dokładnie. I ten pad działa. Praktycznie, oprócz tego tutaj, tej Z-ki, ona się w ogóle nie wciska, znaczy jest wciśnięta na stałe. Jak dobrze pamiętam, chyba sprzedawca pisał, iż konsolka działa, ale nie testował jej dalej. Nie wiem, czy Archon miał już z nią odcinek. Podesłałbym to w sumie do Archona, w sensie, jeśli bym ją naprawił, to podesłałbym ją do Archona, dlatego że nie jest niepotrzebna, w sensie, może u mnie stać na półce, nie przeszkadza mi to, ale generalnie do Archona mam po prostu blisko i mogę to wysłać do Szkocji. Troszkę by to kosztowało, ale no... Pewnie kosztowałoby więcej niż sama konsola, ale wiecie, zawsze tam im coś dorzucić na ARM.TU byłoby fajnie. Nie wiem, po prostu wiecie, lubię słuchać o tych historiach, więc taki bonus ode mnie byłby, gdyby się dało. Tylko, że niestety z Midlandsów w UK ciężko troszeczkę wysłać coś do Szkocji, ale to już pominę
To głównie chodzi o kwestie finansowe. Moi drodzy, ta konsolka może działać na czterech bateriach 1,5V AA, więc to jest coś ciekawego. Tego bym się nie spodziewał, muszę przyznać. I ej, chcę do niej zajrzeć, chcę ją uruchomić, chcę zobaczyć, czy będzie działała na bateriach. To ja co prawda baterii specjalnie nie mam w mieszkaniu, ale to nie jest problem, żeby kupić. W sumie dopiero teraz zauważyłem, że tak naprawdę ta paczka jest jeszcze całkiem duża i gdzieś ona mi tutaj przeminęła pomiędzy tymi wszystkimi innymi paczkami. I moi drodzy, to jest coś, co mi bardzo przypomina dzieciństwo i cieszę się, że udało mi się to zdobyć, nawet jeśli nie działa. Moi drodzy, zobaczcie na to. Pierwszy Xbox, tak zwany Xbox Classic w tym momencie. Powiem wam, ale mam flashbacki z dzieciństwa. Jest w naprawdę dobrym stanie. W sensie, jest porysowany chyba mniej niż mój oryginalny. O nie. Usłyszeliście to? O nie, tam coś lata. Najgorzej. I tak lata poważnie. Był ewidentnie rozkręcany, ponieważ brakuje przede wszystkim jednej stopki oraz jest tutaj, są te śruby, więc, znaczy nie same śruby są rozwane, ale te naklejki po prostu i to jest po prostu, moi drodzy, dzieciństwo. Ja muszę jeszcze bratu zaraz wysłać zdjęcie tego Xboxa, bo mi kurwa nie uwierzy. Przepraszam za słownictwo, ale mówię, to jest moja pierwsza konsola, którą miałem kiedykolwiek. To jeszcze jakiś fragment plastiku, to będzie warto pamiętać, że pewnie coś jest rozwalone jeszcze w środku, jeśli chodzi o zatrzaski. To jest moja pierwsza konsola, którą miałem kiedykolwiek. Miałem 4 lata chyba, jak ją dostałem. Może miałem 5 lat, chyba 5 lat miałem, jak ją dostałem. Był problem z tym, że stacja dysków w moim nie czytała zawsze gier. Został on sprzedany chyba za 100 zł i ja mam ból dupy. Teraz, z perspektywy tego, że nadal uwielbiam gry i nadal jest to jakaś tam część mojego dzieciństwa. Ale bardzo się z drugiej strony cieszę, że dostałem go za... Pewnie też jakoś za jakąś stówkę, 150 zł, nie pamiętam teraz, ile za niego dałem. I moi drodzy, tutaj zostawiłem tę paczkę na sam koniec, dlatego że to jest, moim zdaniem, przykładny sposób na zabezpieczenie przedmiotów w paczce. Zobaczcie, pierwsza rzecz, no pominę ten fragment tektury, ale zobaczcie, mamy tonę tych rzeczy do zabezpieczenia. Oczywiście, no ktoś powie, tak, ekologia, że lipku, to potem u większości osób idzie na śmietnik, tak? Ale uważam, że dla zabezpieczenia przedmiotów w tym wypadku było warto. To była pierwsza warstwa. Potem mamy, moi drodzy, drugą warstwę tutaj, pod którą kryje się instrukcja obsługi do Nintendo DS Lite. Czyli już wiecie, jaką mamy tutaj konsolkę. Tutaj mamy zupełnie osobno zapakowany zasilacz, który no, nie musiał być pewnie osobno pakowany. Więc moi drodzy, zobaczcie, nawet gry, bo tutaj są jeszcze też gry, to jest troszeczkę większa paczka. Nie ma tutaj tylko konsoli w sumie, bo jest jedna. Mamy gry też wszystkie opakowane. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu się przynajmniej pudełko nie połamie, prawda? I one są wszystkie ładnie tutaj zapakowane, naprawdę ciasno zbite, więc w razie wypadku, moi drodzy, no nie jest, wiem, że to jest troszkę jednak tego, ta taka styropianowa, nie wiem jak to nazwać dokładnie, pianka. Generalnie widzimy, że tutaj mamy Guitar Hero on Tour i zaraz do tego przejdziemy, bo też jest ważne. Tutaj mamy nawet baterie dodatkowe, to już akurat jest niepotrzebnie, uważam, że zapakowane, ale mamy baterie dodatkowe, bo ta konsolka ogółem ma problemy, jak dobrze pamiętam, z zasilaniem i się nie włącza. Z jakiegoś powodu to mam drugą baterię, też uważam, że troszkę niepotrzebnie zapakowaną. Mamy też grę, to jest Sing and Play Guitar, czy to nie jest Guitar Hero. W każdym razie jakaś gra rytmiczna i zobaczcie, jeszcze na spodzie jest jeszcze jedna warstwa, właśnie od drugiej strony tej pianki. Uważam, że to jest bardzo dobrze zabezpieczona paczka, szczególnie jeśli chcemy, żeby dotarła do kogoś w pełni jakby nienaruszona. Szczególnie, że większość tych przedmiotów jest w naprawdę dobrym stanie, tak? Więc ja szanuję, to jest naprawdę prawidłowe wysłanie paczki. Tak się powinno paczki wysyłać, może troszkę mniej tej pianki, tak jak mówię, z perspektywy ekologicznej, ale generalnie jest dobrze. I moi drodzy, mówiłem a propos Guitar Hero tej troszeczkę. Nie wiem, czy kojarzycie, ale Nintendo DS Lite miał taką fajną, specjalną edycję. W ogóle, jakie piękne ekrany. Ej, no nie powiecie mi, że... Zobaczcie, jakie czyściutkie ekrany. Pierwszy raz chyba dzisiaj mamy takie piękne ekrany, zupełnie praktycznie nienaruszone. Ja tutaj nie widzę jednej ryski nawet na nich. Dobra, jest jedna ryska, ale maleńka. No, powiem wam, że jestem w szoku. To, w jakim stanie jest zachowany ten DS, to jest coś pięknego. Może pomijam te naklejki, ale je zostawię, jeśli coś. Taz Guitar Hero, kurczę, nie jestem pewien, to jest chyba... Nie wiem, czy to jest to specjalna edycja, czy nie, wydaje mi się, że nie. Ale zobaczmy, czy rzeczywiście działa moc, nie działa moc, czyli tak jak było wspomniane. Jest też nasz długopis tutaj. Bateria rzekomo jest w środku, czyli pewnie jest jakiś problem z sekcją zasilania. No powiem wam, że mam nadzieję, że ona zadziała, bo to jest naprawdę pięknie prezentująca się konsola. Ale właśnie, a propos Guitar Hero, które tutaj widzieliśmy, otwórzmy to. Tamte gry pozostałe nie są jakieś ultra ważne, ale ojejku, to pudełko przeszło swoją próbę czasu. Nie pozostaje to wątpliwości, ale to mi nie przeszkadza jakoś bardzo, dlatego że najważniejsze jest wnętrze, moi drodzy. I tutaj
mamy specjalny kontroler i zresztą grę również, mamy też naklejki i mamy ten kontroler. I kontroler jest najciekawszą częścią, ale generalnie mamy to i można grać w Guitar Hero na DS-ie. Coś pięknego muszę wam przyznać. Jaram się. Chciałbym sobie w to pograć, tak dla zabawy czystej. To jest jedna z lepszych paczek, w sensie i pod kątem kontentu jej, zawartości, jak i pod kątem zapakowania jej przez wysyłającego bądź wysyłającą. Szanuję mocno, tak? Lubię tego typu ludzi, którzy dbają o sprzęt, który wysyłają. Po prostu szanuję za to, że jest dbałość o elementy, które wysyłamy komuś, żeby to naprawił, tak? A nie jest to wrzucone, o, rzucę tam, o nie, mam zepsuty zawias w DS-ie, o nie, więc wrzucę po prostu byle jakiś styropian, żeby tylko było. Ja rozumiem, że nie każdy może mieć w domu folię bąbelkową, ale ona nie kosztuje dużo, uwierzcie mi, że ona nie kosztuje dużo. Wiem, bo w folii bąbelkowej sobie przewoziłem komputer do Wielkiej Brytanii w torbie. Szanujmy po prostu rzeczy, które wysyłamy i szanujmy się nawzajem jako sprzedający i kupujący i świat będzie lepszy. Albo po prostu jako ludzie. Moi drodzy, druga połowa tamtej paczki została już wyciągnięta. Musiałem ją niestety przerzucić i pominąć ten proces. Ale coś, co jest pięknego tutaj, moi drodzy. Niestety, ale zepsuty Nintendo 3DS. Powiem wam, że kurczę, jeśli uda mi się naprawić ten górny screen, to będę miał w pełni działającego 3DS-a, a 3DS nie jest aż taką tanią konsolą, szczególnie jeśli chodzi o gry na niego. A bardzo chciałbym parę gier na 3DS-a zagrać i chciałbym w nie zagrać właśnie na tej przenośnej konsolce. Z tego co widzę, cała reszta działa, więc kurczę, jestem mega zajarany, muszę przyznać. Mamy tutaj też małe wniecenie na obudowie. Trochę oczywiście tam rysek i tak dalej, to się pewnie da doczyścić albo jakimiś specyfikami ogarnąć. Tutaj też to trzeba będzie przeczyścić. Nie ma niestety naklejki z serial number. Moi drodzy, druga konsolka, która jest też w kiepskim stanie niestety i jest to ten sam problem, czyli złamany, a właśnie w tamtej konsolce działa, jak widzieliście, działa i jest sprawny i nie jest połamany zawias. Tutaj jak widzicie mamy znowu połamane zawiasy, jest to kolejny DS po prostu zwykły i on nie działa, on się nie odzywa, przynajmniej póki co. Mam nadzieję, że go naprawimy, jak nie no to trudno, będzie na części do innego. Nie wiem, czy wrzucę to do materiału, czy będzie do bloopersów, ale generalnie mamy też troszeczkę uszkodzone PS1 z działającym na szczęście mechanizmem otwierania klapy. No jest ono się rozpada, tak? Jest tutaj ułamane ewidentnie, jest parę, tutaj jest jeszcze ułamane. No jest parę takich rzeczy, które tutaj trzeba będzie naprawić. Nie ma śrub w ogóle od dołu, okej. Okay. No i w środku jest troszeczkę syfu, w sensie, przepraszam, że już teraz go otwieram, ale w środku jest troszeczkę syfu. Mam nadzieję, że to są tylko jakieś naloty na metalu. Zobaczmy, czy w ogóle to PS1 działa, tak? Potem, o, jeszcze mam tutaj złamany ten taki pin. Muszę pamiętać o tym, że to nie ma śrub, więc będę musiał dokupić śruby, będę musiał zmierzyć w ogóle, jakie one tam są. Kolejno, moi drodzy, to jest w ogóle coś, dzisiaj jest po prostu szok i niedowierzanie. Lipki właśnie ma chyba trzecią Sega Mega Drive. I znowu, jest to Sega, która po prostu chyba nie ma kabli. Ładnie wyglądająca konsola, nawet piny nie są, ani zaś nie działa, ani nic. Nie ma tutaj żadnych objawów rdzy, co wydaje mi się, że objawów, nie ma żadnych wskazań na to, że może być zardzewiała gdzieś, co wydaje mi się, że przy pierwszej było widoczne, chociaż tam mieliśmy chyba Sega Mega Drive 2. I a propos Sega Mega Drive 2, moi drodzy, oto jeszcze jedna Sega Mega Drive 2. Jest tutaj nieco pobrudzona, wygląda jakby korektorem, ale nie jestem pewien, albo farbą. Od dołu, no głównie do czyszczenia z tego co widzę. Dobra, moi drodzy, mamy dwie Sega Mega Drive 2 i chyba 3 Sega Mega Drive 1. Znaczy jedynki, no po prostu Sega Mega Drive, tak? Znane również jako Sega Master System, jakby ktoś nie kojarzył. A moi drodzy, jest jeszcze jedna PS1 i to jest w ogóle coś ciekawego, bo to jest PS1. Pamiętam, w którym roku ona została wytworzona. 2000, naprawdę? To jest inna wersja PS-a zwykłego. Konsolka prezentuje się ładnie. Zobaczcie na te nóżki. Ojej, dobra, to jest jedyny problem. Rzeczywiście, że te nóżki widać, iż przeszły próbę czasu, ale generalnie wygląda w porządku. O, i moi drodzy, jeśli będzie to działało, to powiem wam, że mamy nawet obiekt, który możemy przetestować na tej PS1. Niedawno przyszło, muszę się troszkę pofleksować. Ale moi drodzy, ostatnia konsola na dziś, ostatnia konsola niestety już, to coś, co na co też polowałem i było o to bardzo ciężko. Czekajcie, i zanim wam w ogóle pokażę konsolę, zobaczcie, tutaj jest pełno, już widać po prostu ogrom, jakby bateria się wylała, czyli tej, nie wiem czy to jest śnieź, nie chciałbym przekłamać, ale to ewidentnie jest problem z tym łączeniem. Więc moi drodzy, to jest konsola, na którą polowałem trochę czasu. Muszę przyznać, że ciężko było mi ją dostać w sensownej cenie, cieszę się, że w tej paczce była. Szczególnie, że za samą konsolę normalnie
płaciłbym praktycznie tyle, co za pół paczki, którą przed chwilą widzieliście i tak połowicznie. Jest troszkę ryz na ekranie, co nie jest wielkim problemem, prawda, to jest tylko i wyłącznie protekcja. Nie mamy tego jednego przycisku, który tak naprawdę też nie jest wielkim problemem dla mnie. Nie wiem, czy powinno tak latać tutaj ten krzyżak, ale mam nadzieję, że tak, zakładam, że tak może być. Nie wiem nawet, z którego roku jest Sega Game Gear. No i nie mamy tych klap, ale to też nie jest duży problem. Te klapki to jest najmniejszy problem dla mnie w tym wszystkim, w każdej konsoli. A powiem wam, że to jest ogromne, w sensie... powiem wam, że czuję się, jakbym trzymał kierownicę od formuły. I to była ostatnia konsola, moi drodzy, z której jestem bardzo zadowolony. W tym momencie przeszedłbym do podsumowania. Więc, moi drodzy, to tyle z unboxingu, przechodzimy do podsumowania. Miałem się już, moi drodzy, zbierać do nagrywania shotów, które pewnie widzieliście w międzyczasie. Po czym naszło mnie, kurczę, mam tylko 29 konsol, co zrobić, żeby mieć 30? I wtedy zajrzałem do swojego pudełka z magicznymi, zepsutymi sprzętami i znalazłem to. Ta PS3 Super Slim została mi dana w sumie za darmo. Znaczy, ona oficjalnie powinna wrócić do właściciela, czy on ją będzie chciał, to już inna sprawa, ponieważ leży u mnie już dobre chyba 2 miesiące albo 3. Wyszło na to, że laser tutaj w środku jest zepsuty. Prawdopodobnie dzieciaki tej osoby dotykały tej lasera i w jakiś sposób go uszkodziły. Ja kupiłem już nowy, bodajże kosztował mnie chyba 11 czy 12 funtów. On jest do zamontowania. No wezmę tyle, jeśli ta osoba będzie chciała z powrotem konsolę, tylko po to, żeby sobie po prostu odbić za części. Mam też do niego kontroler, więc moi drodzy, mamy 30 konsolę. 30 konsolę, którą w końcu można zamknąć ten film. Podsumowując moje zakupy, mamy aktualnie jednego Game Boy Advance, jedno Nintendo 3DS, 2 DS-y, 3DS Lite, 3 DSi, jednego DSi XL w wersji Marianowej, jedno Nintendo Wii, którym ktoś chyba grał w piłkę, nieco wybrakowaną Sega Game Gear, 3 Segi Mega Drive, 2 Segi Mega Drive 2, jedną Sega Mega Drive Reactor, jedno PlayStation oraz PS1, 5 PS2 Slim, po jednym PS3 w wersji Super Slim oraz FAT, jednego Xboxa Classic i jednego Xboxa One. Ten film rozpoczyna jedną z dwóch miniserii w ramach niemal już corocznego projektu Lipki wydaje za dużo pieniędzy na głupoty. Drugi materiał, odkrywający przed wami zawartość pozostałych paczek, pojawi się już na dniach. Myślę, że część z was wie, o co chodzi. Epizody dotyczące naprawy konsol, które przed chwilą widzieliście, nie mają jeszcze konkretnej daty premiery, a ta będzie zależna od złożoności problemów, dostępności komponentów, terminu dostarczenia mi brakującego sprzętu oraz moich własnych umiejętności. Na chwilę obecną planuję poświęcić każdy film innemu producentowi sprzętu, więc możecie spodziewać się przynajmniej 4 lub nawet 5 materiałów zarówno w tej serii, jak i w drugiej części tego projektu. Pamiętajcie jednak, że te filmy będą znacznie bardziej techniczne i dopiero finał wróci do typowo rozrywkowego stylu. Podsumowanie wydatków na otwarte oraz jeszcze zamknięte paczki pojawi się w kolejnym filmie, jako że wtedy będziecie znali już zawartość wszystkich kartonów. Wspomniałem o finale. Ostatni epizod spinający cały projekt będzie zawierał również podsumowanie finansowe, w którym zobaczymy, czy w ogóle było to opłacalne. Muszę jednak podkreślić, że moim celem jest przede wszystkim zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności, powiększenie kolekcji, dobra zabawa, a dopiero na końcu zarobek. To jednak wyjaśnię wam w kolejnych częściach. Tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego i... A nie, czekajcie, zapomnieliśmy o sponsorze odcinka, a jest nim... Lipku, ale my nie mamy sponsora. Okej, to co innego jeszcze mówią youtuberzy? Już wiem, ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Możecie... Lipki, ale od 2018 nikt nie wpłacił nawet złotówki. Też prawda. Let me in. I need some money.